Zobaczcie, jak było naprawdę. A właściwie to i tak nie było, a było tak. Pierwsza wyskoczyła Kora. Druga wyskoczyła Anusia. Anusia na spokojnie, Kora poszła na zwiady. A to boisko, jak nie wiedziałem, do czego jest, tak nadal nie wiem. Natomiast strefa rekreacyjna bardzo fajna, natomiast raczej stara. Rozpocząłem marsz pod górę, startując z wysokości 610 metrów. Ale najpierw wróćmy do chronologii. Zresztą sami posłuchajcie, jak było naprawdę. It was really hard, long, steep and slippery way up here. But now we are in Bieszczady. Tak, takie dokładnie było moje pierwsze skojarzenie. Jak zobaczyłem ten widok. Let's check. 766 metros. Czyli 766 metrów nad poziomem morza, co daje mi różnicę wzniesień na tym krótkim odcinku mniej więcej 156 metrów. Nie było łatwo, co widzicie po zachowaniu psów i pewnie nieraz usłyszycie pewne dźwięki. I'm sweating. It's not normal. I am sweating. 27 on more. Tak, faktycznie. Termometry w cieniu wskazywały 27 stopni, tylko należy dodać, że ciężko było znaleźć jakiekolwiek drzewo, aby ten cień uzyskać. Więc ta różnica 156 metrów mniej więcej dała nam się porządnie we znaki, ale jak widzieliście, takie skarby jak jakieś odbite muszle na skalę oraz widoki i wrażenia, słuchanie psów i to słoneczko i miasto, w którym mieszkałem i tak dalej, naprawdę daje dużego kopa i kawał zadowolenia, więc łatwiej jest maszerować dalej. A co do tego obrzydliwego pocenia się, to po prostu mam tak, że biegając z kumplami naokoło jeziora un mil i ocho metros. Odcinek 6 kilometrów, oni wracali totalnie mokrzy, a ja z czterema kropelkami na koszulce. No tak już mam, czyli nie pocę się zbyt intensywnie, a tutaj było inaczej. A w tym opuszczonym budynku, który trochę wyglądał mi na jakąś starą stację transformatorową, tak naprawdę poza ostatnim schronieniem w cieniu dla psów i dla mnie, rozpoczęła się nasza wielka bieszczadzko-hiszpańska przygoda. O, miłego oglądania. Zgubiłem drogę. Idę se tak. A za mną jest tak. Ale tam widzę ścieżkę. W takich właśnie warunkach, jak widzicie, ale i z widokami, jakie widzicie, maszerowaliśmy pewnie sobie ze 2-3 kilometry z moimi dzielnymi psami po właściwie totalnych bezdrożach, albo w znikomej ścieżce, albo w jakiejś przecince. Zgubiliśmy się. A poza tym, że się zgubiliśmy, to bardzo długi odcinek przeszliśmy zupełnie bez ścieżki, między krzakami. Oczywiście każdy z tych krzaków był tak kujący, że
ilość nakłuć na moich podudziach jest wręcz nie do policzenia. A tak pieski zakończyły dzień w starej pralni i wjeżdżam do swojego miasta. Bardzo udana niedziela. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia.